robisz? Wyglądasz, no jakby to powiedzieć, trochę dziwnie. Cześć, cześć. No, czemu dziwnie? Przecież się tylko rozciągam. Wiesz, ćwiczę jogę i rozciąganie. To jest bardzo ważne. Muszę być w formie. No tak, masz rację. Wszyscy myślą, że superbohaterki są superbohaterkami od urodzenia i w ogóle nic nie muszą robić. Są zawsze super, zawsze wygrywają, a to przecież jest ciężka praca i bardzo żmudna. Ja też codziennie ćwiczę. Dzisiaj już zrobiłam trening, ale może poćwiczę trochę z Tobą. Jogi jeszcze nie ćwiczyłam. No pewnie. Zapraszam. Usiądź tak jak ja. Złóż palce tak jak ja. Kciuk z wskazującym. I rób... I nie myśl wtedy o niczym. Kompletnie o niczym. Ojeju. Ja tak nie potrafię zrobić. Poza tym, no wiesz, mam spódniczkę. Trochę nie wypada. Ale może usiądę z nogami prostymi i tylko sobie tak porobię. O ja, wiesz co? To strasznie nudne jest. O jeny, supergirl. Nie pozwalasz mi się skupić. Przez Ciebie nie zrobię dzisiejszego treningu. Proszę Cię, nie gadaj już mi. Tam, nudna ta Twoja joga jest, wiesz? Wiesz co, pójdę się powspinać, a Ty sobie tutaj pojoguj i pomiałcz, nie wiem. To jest w sumie bez sensu. W ogóle mnie to nie rozciąga, nie rozkręca i w ogóle nic mi to nie daje. Idę poćwiczę trochę mięśnie. Tak, powspinam się na skałki, to przynajmniej mi coś da. Latać mogę, ale mięśnie też muszę mieć bardzo sprawne. Nie wszędzie da się dolecieć przecież. O ja, to nie jest takie proste. Muszę się jakoś wybić. Okej, jestem już coraz wyżej. O nie! Oj, chyba moja forma nie jest najlepsza. Dobra, to pójdę, polatam trochę. To też jest przecież ważne. O tak! W lataniu jestem mistrzynią, chociaż coś mi wychodzi. O tak, muszę rozciągać mięśnie. O jeny, Batgirl, co Ci się stało? O, Wonder Woman, cześć! No coś ty, nic mi się nie stało. Czemu wszyscy myślą, że coś mi się stało? Nie widzieliście, jak ludzie się rozciągają? Przecież musimy być w formie. Ja tylko ćwiczę jogę i się rozciągam. Czy to jest takie dziwne? No wiesz, przeważnie ludzie nie leżą twarzą do ziemi w parku, na samym środku parku. Tym bardziej superbohaterki. Nie rozumiem, po co w ogóle się rozciągasz? No jak to? Żeby być w formie. Przecież to jest bardzo ważne. No wiesz co? Ja wiem, że to jest ważne, ale są rzeczy ważniejsze. Na przykład interesowanie się przyjaciółkami. A czemu ja mam się tobą interesować? Coś się stało? Tak, stało się. Wstałam rano i nie mogę znaleźć mojego lasa prawdy. Cały dom przeszukałam, całą okolicę przeszukałam i nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest. A gdzie je wczoraj zostawiłaś? No nie pamiętam, przecież wczoraj wieczorem chodziłyśmy po parku, byłyśmy na spacerze i miałam je przy sobie, a teraz no nie ma go. Przecież nie mogę bez niego funkcjonować. Cała moja moc jest na nic bez mojego lasa prawdy. Pomóż mi, proszę Cię. Przecież to Twoje rozciąganie, ja rozumiem, że jest ważne, ale już się dzisiaj pewnie porozciągałaś, a ja muszę je znaleźć. No dobra, a może ktoś Ci je ukradł? Wiesz, może komuś zależy na tym, żebyś straciła moc? O, ja o tym nie pomyślałam. To rzeczywiście może być prawda. Tylko kto by mógł to ukraść? Nie strasz mnie. Przecież to by była jakaś tragedia. No dobra, może trochę panikuję. Dobra, na razie załóżmy, że po prostu się zgubiło. Przypomnijmy sobie, gdzie wczoraj szłyśmy. Przejdziemy całą trasę. Może gdzieś się znajdzie. No dobra, wyszłyśmy z lodziarni i poszłyśmy wzdłuż skweru. Przejdźmy tą trasę. Ojeny, tam rzeczy coś jest. Jeju, to jest chyba potwór z Loch Ness. Jeny, muszę powiedzieć o tym dziewczynom.
Ojenek, gdzie jest Badger? Przecież się rozciągała tutaj. Może już skończyła. Lecę jej poszukać. Okej, szłyśmy tutaj i potem skręcałyśmy w lewo albo w prawo. Nie, nie szłyśmy tędy. Jestem przekonana. Szłyśmy tam z drugiej strony. Tędy nie przechodziłyśmy. Ej, czekaj, leci Supergirl. Może ona pamięta. O, Batgirl, Wonder Woman. Cześć, słuchajcie, widziałam potwora z Loch Ness. Jest w rzece. Nie wiem, on jest może niebezpieczny. Potwór z Loch Ness? On jest bardzo niebezpieczny. Dobra, moje lasso prawdy jest teraz nieważne. Musimy uratować miasteczko. Trzeba zabić tego potwora. O, widzicie? Tutaj jest. Cały czas tu wystaje. Dobra, na razie jest niegroźny. Może nas nie słyszy. Tylko trzeba znaleźć jakąś strategię, jak go stamtąd wyłowić i jak go unicestwić. Słuchajcie, przecież to nie jest żaden potwór. To wygląda jak moje lasso prawdy. Rzeczywiście. Nie masz swojego lasso prawdy? Jak mogłaś go zostawić? Czekaj, spróbuję je wyłowić. Chyba utknęło w ziemi. Grunt jest grząski. Nie mogę go wydostać. Poczekaj, pomogę ci. Razem. Udało się! Proszę, jest i twoje lasso prawdy. Musiało nam wypaść wtedy, kiedy skakałyśmy przez rzekę. Pamiętasz, robiłyśmy sobie zawody, która przeskoczy bez zamaczenia butów. O, no tak, to był głupi pomysł. Tak się zaoferowałam tymi zawodami. Musiałam być najlepsza, oczywiście. I no, nie pomyślałam o tym, żeby pilnować swojego lasa. Dzięki. Jeju, tak się przestraszyłam, że je stracę.